11 metrów ustawiona piłka. Ginulfi, Włodzimierz Lubański. Gol, 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 gol! Były najważniejsze bramki w Trampkarzach, najważniejsze bramki w juniorach, najważniejsze mecze w Górniku, najważniejsze bramki w reprezentacji kraju. Koniec, proszę Państwa! Koniec meczu! Polska, proszę Państwa, Polska jest teraz Polska! Gdybym jedną z tych bramek, które strzeliłem, wyjąć i wyróżnić, to byłbym nieuczciwy wobec siebie. Bo ja z każdej bramki strzelonej się cieszyłem. Ale czy była ona ładniejsza, czy brzydsza, to sam efekt dla mnie był najważniejszy. Najgorsze jest to, jak myślisz, żeby strzelić bramkę, a przegrywasz mecz. Więc my wychodziliśmy do gry po to, żeby wygrać jako zespół. Ja zawsze myślałem o zwycięstwie zespołu. Zawsze. To jest moje dzieciństwo. No, ja tutaj zaczynałem kopać piłkę, że latałem po tych ulicach tutaj. To bardzo fajnie, że mogę tutaj po prostu, wiesz, popatrzeć na siebie, wiesz, i to w ogóle taki wysiłkowy był ten, bo to było robione, zdjęcie było robione po meczu, po wysiłku i taki zadumany byłem bardzo, czy się udało, czy się nie udało. Jako dzieciak, no ja miałem 10, 11, 12 lat, to my po lekcjach szkolnych i tak dalej umawialiśmy się z kolegami, piłkę pod pachę i graliśmy w piłkę. Mieliśmy takie miejsca, albo było to na podwórkach, między blokami, albo na jakiejś łące, która była niedaleko, albo mieliśmy takie miejsce, które nazywaliśmy Kulawik, się nazywało takie miejsce, to tam zbieraliśmy się i graliśmy na tyle, ile nam mogliśmy grać, parę godzin. Gdzie graliśmy w piłkę, powiedz mi? Na Kulawiku. No to widzisz, stary, ten Kulawik przejdzie do historii, rozumiesz? Ten Kulawik przejdzie do historii. Tyle meczów, ile myśmy tam rozegrali. Tyle fajnych spotkań. To jak na taką, wiesz, gliwicką dzielnicę, to ho, ho, ho. Gliwice Sośnica to było takie miejsce w piłkarstwie polskim, że ja bym powiedział wyjątkowe. Bo jak ja powiem, że w Sośnicy było dwóch olimpijczyków, bo był Asiu Marks i byłem ja. Grał tam w Sośnicy również Podolski, mistrz świata z drużyną niemiecką. No więc jak na jedną miejscowość gliwicką, to wystarczyło tych zawodników. No ale tak było. Tato mój był wiceprezesem klubu w Sośnicy przez parę lat, a później po prostu jako rodzic zabierał mnie na wiele meczy piłkarskich. Wychowywałem się w atmosferze takiego piłkarskiego domu. Wtedy od Stefano mówiło się, że to jest w ogóle najlepszy piłkarz świata, więc ja na niego patrzyłem, rozumiesz, z takimi oczami otwartymi. Mówię, gdzie ten Stefano? No rzeczywiście on pokazał kilka wspaniałych zagrań na tym Stadionie Śląskim. To było wielkie przeżycie dla mnie, dlatego że na stadionie było 60-70 tysięcy ludzi, ja wśród tych kibiców i ta atmosfera mnie strasznie pociągała. Ja dosyć wcześnie zacząłem dosyć dobrze kopać piłkę. No, jako 14-latek to już grałem w juniorach, gdzie strzelałem w sezonie 30 bramek. Zdarzały się takie momenty, kiedy grałem w jednym dniu w drużynie trampkarzy, drużynie juniorów, a nawet siedziałem na ławce seniorów. W jednym dniu trzy mecze. Najpierw rozegrałem z trampkarzami chyba 20 minut, bo tam oni przegrywali, chyba 20 minut mnie wpuścili, żebym ustawił wynik. Oczywiście wszedłem, strzeliłem trzy bramki i trampkarze wygrali ten mecz. W juniorach grałem normalnie, strzeliłem trzy bramki, wygraliśmy mecz. I ponieważ tak dobrze mi szło, to trener, który prowadził pierwszy zespół, jeden zawodnik chyba tam zachorował czy coś, mówi, to zmienimy tego Lubańskiego i niech on usiądzie jeszcze na trzecim meczu u seniorów. Także byłem bardzo wcześnie seniorem, mając niespełna 14 lat. Mając lat ile? No 15, tak, 15 zaczęły się podejścia klubów ligowych o to,
żebym przyszedł do jednego czy drugiego klubu śląskiego. Była Polonia Bytom, był Zagłębie Sosnowiec, był Górnik Zabrze. Transfer był rewelacyjny, bo działacze Górnika Zabrze przyszli do moich rodziców i mówią tak: wie pan co, panie Władysławie, mój ojciec jest Władysław, wie pan, to jak już dojdzie do tego transferu, że Włodek będzie naszym zawodnikiem, to wie pan, my panu gwarantujemy, że my mu kupimy takie dobre łóżko, żeby on po wysiłku się dobrze wyspał. Także suma transferowa była dobre łóżko dla Włodzimierza Lubańskiego po wysiłku.